Cześć kochani, witajcie, super, że jesteście. I wiecie co, w tamtym tygodniu i w tym tygodniu w sumie też miałam tak dużo jakby roboty, wiecie, takich wyjazdów i jakiegoś takiego lekkiego zamieszania, że pomyślałam sobie, kurczę, no chyba nie zdążę w ogóle nic nagrać, ale okropnie chciałam koniecznie coś jeszcze dla Was przygotować i coś wrzucić w tym tygodniu. Dlatego pomyślałam sobie, że naprawdę nie każdy filmik być może musi być takim dłuższym filmikiem, takim wiecie, super dopiętym na ostatni guzik. I właściwie mogę się tutaj tak z Wami luźno dzielić jakimiś takimi rzeczami, których używam na co dzień. I stąd właśnie taki pomysł na taką moją taki filmik o pielęgnacji, ale takiej pielęgnacji bardzo na ten moment, czyli to jest pielęgnacja, którą stosowałam właściwie w ciągu ostatnich paru dni, tam wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj. I to nie będzie taki właśnie filmik, wiecie, bardzo kompleksowy, pokazujący kompleksową moją pielęgnację, ale to po prostu będą kosmetyki, których używałam ostatnio i które się u mnie fajnie sprawdzają lub które dopiero zaczęłam. Też takie starsze hity i przejdę z Wami jakby krok po kroku przez taką moją codzienną rutynę, ale bez jakichś takich większych, wiecie, skomplikowanych ujęć, po prostu po to, żeby móc się z Wami tym podzielić, nawet jeśli mam trochę mniej czasu na składanie, a dla mnie osobiście obróbka filmu zajmuje zawsze najwięcej, ale pomyślałam też, że odłożę na bok ten taki, wiecie, filmikowy perfekcjonizm i po prostu tak spontanicznie się z Wami czymś podzielę, żeby dać, że to dzisiaj złożyć i dzisiaj ten filmik wrzucić, tak żeby po prostu mieć z Wami jakiś kontakt, bo to jest bardzo fajne. Wolę taką wersję, niż żeby to było nie wiadomo co, ale finalnie przez tydzień, żeby mnie tu w ogóle nie było, bo jednak wolę sobie z Wami popisać w komentarzach i porozmawiać i tak dalej. Okej, ja już sobie tutaj wszystko odłożyłam i to są te rzeczy, których używałam wczoraj wieczorem i dzisiaj właśnie rano w takiej porannej pielęgnacji, więc zobaczcie, co tutaj mam. Okej, zacznijmy sobie od poranka. Ja tak naprawdę rano właściwie nigdy nie myję mojej twarzy mydłami albo żelami i o tym bardzo dużo pisałam też na blogu, w tym poście tutaj, więc jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego dokonuję takiego haniebnego zaniedbania, to tam sobie poczytajcie i tam też dowiedzicie, czemu to mi służy. Natomiast wiele z Was tam też się wtedy odzywało, że takie same niecne praktyki stosuję, więc na mojej skórze na pewno to się sprawdza. Wiecie, ja mam skórę dość suchą i zaczynam tak naprawdę od hydrolatu i zawsze rano przecieram moją skórę hydrolatem po prostu. I tutaj widzicie taki, wiecie, jeden z moich ukochanych hydrolatów, który tutaj rozpromowałam i to jest hydrolat z czystka z Make Peak Bio. Bardzo go polecam, to jest taki jeden z moich sprawdzonych produktów. Ale ogólnie jeśli chodzi o hydrolaty, to ja do każdego mojego hydrolatu dodaję odrobinkę octu jabłkowego, takiego eko-octu, po to, żeby po prostu, żebym mogła stosować je też w roli toniku, na przykład po myciu mydłem i tak dalej, w roli przywrócenia tego pH skóry. Więc rano moja pielęgnacja jest tak naprawdę bardzo prosta, ponieważ generalnie rano moja skóra wygląda najlepiej. Wygląda najlepiej po nocy, kiedy jest wypoczęta. I ja staram się skupić na tym, żeby jej z tej równowagi, którą w nocy osiągnęła, nie wtrącić i żeby po prostu jej jakoś, wiecie, nie podrażnić, ani też nie ładować na nią jakiejś większej ilości niepotrzebnych rzeczy. Więc hydrolat to jest coś, od czego zawsze zaczynam. Natomiast ostatnio wróciłam też do esencji bentona. To jest taki bardzo klasyczny produkt, jeśli chodzi o azjatycką pielęgnację. Ja stosowałam go już jakiś dość spory czas temu, wtedy ta esencja całkiem fajnie u mnie wypadła, więc teraz tak sobie pomyślałam, że mogę do niej wrócić, ponieważ to był też jeden z takich produktów, który lubiłam i który się sprawdzał. Więc po hydrolacie z czystka nakładam jeszcze odrobinę tej esencji. Po czym przechodzę do produktu, który jest jakby takim moim zastępcą kremu w tym momencie, przez te parę dni ostatnie, które Wam tutaj pokazuję. I to jest Aroma Esencja de Clore, ta z mandarynki, która jest, jak tutaj widzicie, zamknięta w takim pięknym, takiej pięknej buteleczce. I to jest produkt de Clore, który jest dedykowany dla kobiet, jakby wiecie, tam 30+, ma niwelować jakieś pierwsze oznaki starzenia i tak dalej. Ja wcześniej już miałam parę produktów marki de Clore. Tutaj mam już taką zużytą aroma esencję z róży. To jest moja druga buteleczka w tym momencie. I ten balsam. Tak naprawdę, gdyby nie to, że mniej więcej rok temu byłam na evencie tej marki, którą oni organizowali razem z Kerastas wtedy w Warszawie, to w ogóle bym tej firmy nie poznała i tak jakby w ogóle bym się pewnie nie zainteresowała ich pielęgnacją jakoś szczególnie. Natomiast strasznie się cieszę, że to się stało, ponieważ faktycznie te produkty są
dość szczególne, jeśli chodzi o taką kategorię właśnie olejków i zestawień olejkowych do twarzy. Oprócz tych olejków de Kleor tak naprawdę najlepiej sprawdzała mi się jeszcze Madara i to są tak jakby takie moje dwa typy, jeśli chodzi o połączenia olejowe do twarzy. I tutaj mamy w ich aromaesencjach, mamy praktycznie same olejki, wszystko jest pochodzenia naturalnego. Także to jest taki naturalny produkt, ale może trochę taki bardziej luksusowy, chociaż wydaje mi się, że ceny są jakby, wiecie, wprost proporcjonalne do jakości. Akurat w tym wypadku te aroma esencje kosztują tak około 100-130 zł, zależy też, którą wybieramy. Więc tą akurat teraz stosuję, balsam mandarynkowy de Kleor. To jest ta ich linia, która jest też uważana przez wiele dziewczyn za taką najbardziej nawilżającą w ogóle. I ten dopiero zaczęłam. I powiem Wam, że faktycznie w porównaniu z innymi aromaesencjami de Kleor, które miałam, to powiedziałabym, że naprawdę jest najbardziej nawilżająca. Więc w tym momencie właśnie tej aromaesencji używam jako zastępnika kremu. I to jest właściwie wszystko. Potem nakładam makijaż. I w tym momencie zastanawiam się też nad kremem z filtrem, który sobie dobiorę do pielęgnacji z kwasami jesienią, jeśli w ogóle będę ją uskuteczniać, nad czym się jeszcze zastanawiam. Więc pewnie w tym względzie jakoś też będę Wam dawać znać ewentualnie. Natomiast w ciągu tych ostatnich dni nic takiego nie używałam. I to jest właściwie wszystko. Natomiast jeśli chodzi o moją wieczorną pielęgnację, to makijaż zawsze usuwam, tak jak ostatnio, tym micelarnym płynem z Selveco. To jest dalej od lat niezmiennie mój ukochany i najlepszy, moim zdaniem, płyn micelarny, który naprawdę uwielbiam, wiele razy pokazywałam go też Wam na blogu. Jeśli go nie testowałyście i nie znacie jeszcze, to naprawdę warto. Świetnie radzi sobie z makijażem, też jest bardzo naturalny. Natomiast dalej, wczoraj używałam peelingu enzymatycznego z Taupy i to jest w ogóle bardzo fajna sprawa, taki drogeryjny produkt, który jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Myślę, że wiele z Was na pewno go kojarzy i ja też go uwielbiam i bardzo dobrze się u mnie sprawdza, więc to już taki nie całkiem naturalny produkt, ale też bardzo, bardzo dobry. I ja stosuję go w połączeniu potem z taką, tak jakby pastą myjącą z Yossi, która jest też właściwie takim bardzo, bardzo delikatnym peelingiem mechanicznym, który ma owszem te drobinki w środku, ale one są niesamowicie mięciutkie i takie bardzo subtelnie usuwające martwy naskórek. Dlatego takie połączenie tego peelingu enzymatycznego i tej pasty w moim wypadku jak najlepiej się sprawdza. Zobaczycie, że to jest, widzicie, po prostu taka jakby trochę ciastolinka i to też jest naturalny produkt, w ogóle bardzo fajna marka nasza polska, która też robi bardzo dobre kosmetyki. Natomiast ta pasta u mnie lubi zostawić trochę taką tłustą warstwę, więc jeśli zależy mi na tym, żeby coś jeszcze później na tą skórę nakładać, to najczęściej zmywam ją po prostu moim starym, dobrym, ukochanym mydełkiem Aleppo, które tutaj mam. I później właśnie po zastosowaniu tego mydełka znowu sięgam po hydrolat i znowu to w tym wypadku był hydrolat Mavy Bio. I tym razem pod oczy nakładałam olej z pestek granatu. To jest ten olejek z marki Olejku, który pokazywałam Wam jakiś czas temu w filmikach. I one są naprawdę świetne, więc wiele z nich też jakoś sobie tam rotuje w pielęgnacji, tak samo jak hydrolaty. Natomiast ten jest naprawdę genialny, ponieważ on jest po prostu dla mnie wręcz idealnym olejem pod oczy. Jest bardzo, bardzo gęsty, w konsystencji przypomina trochę olej rycynowy, natomiast jest bardzo mocno, jakby tak wiecie, odżywiający i świetnie trzyma nawilżenie, jest też świetny do zamykania ewentualnie innych kosmetyków, które nakładamy pod niego. Na całą twarz po prostu delikatnie nakładam sobie ten balsam mandarynkowy z de Kleor i on ma taki, wiecie, bardzo ładny pomarańczowy kolor. Chociaż 2 czy 3 dni temu tak naprawdę na noc używałam sobie tamtej aromaesencji, więc to też nie jest zawsze tak, że stosuję akurat ten ich dedykowany produkt na noc, bo głównie skupiałam się na tym, czego moja skóra naprawdę potrzebuje,
jak to w tym momencie wygląda i jakby, czy jaki jest powiedzmy stopień nawilżenia, czy potrzebuje to nawilżenie jakoś bardziej w skórze zatrzymywać, czy nie, to też u mnie tak naprawdę w największej mierze zawsze zależy od diety i też bardzo tu często od wilgotności powietrza i takich różnych innych rzeczy, więc sama pielęgnacja u mnie, wiecie, nigdy nie była aż na tak bardzo pierwszym miejscu i zawsze jakoś te rzeczy ogarniałam jeszcze bardziej od środka. Koniecznie napiszcie mi, czego Wy dzisiaj używałyście, jakie są Wasze takie, wiecie, ulubione podstawowe produkty do pielęgnacji, co stosowałyście dzisiaj, czy może macie jakieś fajne nowości, które zrobiły na Was takie bardzo, bardzo dobre wrażenie. Ja chętnie o wszystkim poczytam. Jeśli macie jakieś pytania, nie tylko pielęgnacyjne, to oczywiście piszcie, będzie mi bardzo, bardzo miło i chętnie Wam odpowiem. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.